Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Szkoły Rodzenia Vita et Familia. Dzisiejszym tematem będzie opieka nad mamą, opieka nad dzieckiem, początek tej drogi wspólnej rodziców, dziecka i lekarza. Będę mówić z punktu widzenia lekarza, ale i z punktu widzenia mamy, przede wszystkim może z punktu widzenia mamy. Bardzo wiele rzeczy gdzieś tam przede mną zostało odkryte, gdy ja sama stałam się mamą i mój punkt widzenia też wielokrotnie gdzieś tam uległ przemianie. Nazywam się Karolina Siemienowicz, jestem lekarzem rodzinnym. Od 10 lat zajmuję się też ochronną medycyną prokreacyjną, w tym naprotechnologią. W tej chwili jestem również koordynatorem paliatywnej opieki perinatalnej przy Fundacji Pomóż Im w Białymstoku. Jest to opieka taka hospicyjna nad dziećmi poczętymi, nienarodzonymi, które mają jakąś ciężką wadę taką swojego zdrowia, nieuleczalną. Jestem też wykładowcą w różnych miejscach, dzielę się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, swoimi spostrzeżeniami. Chcę Wam dzisiaj przekazać swoją wiedzę i swoje doświadczenie i z dziedziny medycyny rodzinnej, ale także z dziedziny ochronnej medycyny prokreacyjnej, dlatego że te dwie działki bezpośrednio się ze sobą przenikają i zazębiają, bo mamy tutaj, mamy koncentrują się przede wszystkim na opiece nad dzieckiem, a warto też pomyśleć nad opieką nad mamą. Zaprezentuję Państwu kilka takich slajdów, postaram się je w miarę możliwości rozwinąć tak wyczerpująco. Jeżeli będziecie mieć pytania, to ja na wszystkie postaram się w miarę możliwości czasowych odpowiedzieć już na sam koniec wykładu, żeby teraz się nie rozpraszać i trzymać tego, co najważniejsze. Opieka medyczna nad mamą i dzieckiem. Tu jeszcze raz kilka słów o mnie. Nie wspomniałam, że mam trójkę dzieci. Moje najstarsze dziecko ma 7 lat, później 5 i półtorej roczku. Więc mam już też spore doświadczenie takie matczynie we wchodzeniu w te pierwsze, robieniu tych pierwszych kroków z służbą zdrowia i z dzieckiem. O czym wykład będzie dzisiaj? To jest taki wstępny plan spotkania. Będę mówić o tym, jak wybrać swojego lekarza rodzinnego, lekarza POZ. Będę mówić o tym, co ten lekarz może Wam zaproponować, czego Wy możecie oczekiwać, ale również tego, czego on będzie od Was oczekiwał. Będziemy mówić, co to są kamienie milowe w rozwoju dziecka. Spróbuję powiedzieć też kilka słów o szczepieniach. Przejdziemy też do kwestii związanej z domową apteczką infekcyjną. Takie must have każdej mamy. Myślę, że tu będzie troszeczkę różnych pytań, wątpliwości. Każdy podchodzi do tego troszeczkę inaczej. Będziecie mogły się ze mną podzielić swoimi spostrzeżeniami, jeżeli już takowe macie. I w ostatnim etapie powiem, spróbuję powiedzieć o powrocie płodności po porodzie. Jak to wygląda, czego możecie się spodziewać, jakie trudności mogą Was dosięgnąć, albo z czym będziecie mieć łatwo. Okiem właśnie na protechnologa, który na co dzień się zajmuje obserwacją cyklu kobiecego. Zacznijmy więc i zadajmy sobie pytanie, jak dokonać wyboru, jak wybrać swojego lekarza rodzinnego dla swojego dziecka. Czy to musi być przede wszystkim ten sam lekarz rodzinny, który opiekuje się nami, rodzicami? Otóż nie. My mamy prawo wybrać dla swojego dziecka zupełnie innego lekarza. Możemy być prawo, my jesteśmy w jednej przychodni, dziecko może być w zupełnie innej. Czym się kierować? Jedni rodzice wolą, jeżeli to jest lekarz pediatra, i tacy lekarze też przyjmują w wielu POZ-ach. Natomiast ja uważam, że lekarz rodzinny to jest świetny wybór, dlatego że on obejmie od razu taką pewną czujnością i opieką całą rodzinę. Ma troszeczkę szersze spojrzenie niż pediatra. Szukamy przede wszystkim kogoś, kto wzbudzi nasze zaufanie. To musi być osoba, z którą będziemy w bezpośrednim kontakcie, do której nie będziemy się bali przyjść z jakimiś zmartwieniami, swoimi wątpliwościami, przede wszystkim z tym, co mamy najdelikatniejsze, czyli ze swoim dzieckiem i z jego zdrowiem. Warto by było się zorientować w lokalizacji takiej przychodni, czy my mamy do niej blisko, czy w razie
jakiegoś wydarzenia nagłego będziemy w stanie szybko dojechać, czy jest to przychodnia, która prowadzi chociażby zapisy internetowe, czy tylko telefoniczne, czy łatwo się tam dodzwonić, czy na przykład będziemy stać, oczekiwać w kolejce cały dzień, zanim ktoś tam podniesie słuchawkę, czy są wizyty umawiane na godziny, czy stoi się w kolejce, są jeszcze takie przychodnie, gdzie trzeba się zgłosić rano i czekać w kolejce na swoją kolej. Warto dopytać, czy w danej przychodni są dni dla dzieci chorych i dzieci zdrowych, bo w kwestiach takich bilansów szczepień warto mieć możliwość bycia w przychodni tylko w towarzystwie dzieci i rodziców, którzy są zdrowi. Warto się dowiedzieć, czy lekarz chętnie przyjeżdża i czy ma taką możliwość, żeby przyjechać na wizytę domową, bo też różnie w różnych przychodniach jest to zorganizowane. Myślę, że bardzo najistotniejszą kwestią jest w ogóle zaufanie. Naukowo jest udowodnione, że zaufanie i dobra relacja między lekarzem a pacjentem sprawiają, że lekarz dużo szybciej stawia trafną diagnozę, dużo szybciej dobiera trafne leczenie i dużo szybciej człowiek zdrowieje, a przecież o to tutaj nam chodzi. Macie wielokrotnie już też złożone deklaracje do swojej położnej środowiskowej, która będzie się wami opiekowała. Lekarz rodzinny waszego dziecka też nie musi być z tej samej przychodni, w której jest wasza położna środowiskowa. Przychodnie czasami nie wiedząc, bądź jakby oczekując takiej troszeczkę tej papierologii łatwiejszej, sugerują wam, że tam gdzie położna, tam lekarz, że jak tam położna będzie się kontaktować z lekarzem, że są pewne trudności. Natomiast prawnie możecie tak zrobić, a dla chcącego nic trudnego, jak wasza położna będzie się chciała skontaktować z lekarzem z innej przychodni albo lekarz z położną, to myślę, że sobie na pewno poradzą, jeżeli to będzie coś istotnego, co powinni sobie wzajemnie przekazać. Jeżeli natomiast wybralibyście lekarza rodzinnego i po jakimś czasie współpracy okazałoby się, że nie do końca tego od siebie wzajemnie oczekiwaliście, nie do końca sprawiają wam przyjemność te wizyty, nie do końca, może nie chodzi o przyjemność, ale ten komfort taki psychiczny, że zostałam wysłuchana, lekarz wziął pod uwagę moje obawy, że mam poczucie, że zostałam potraktowana ja i dziecko z taką należytą uwagą. Jeżeli się okaże, że tego nie będzie, albo zmieniacie miejsce pracy, miejsce zamieszkania i do przychodni nagle macie dwa razy taką odległość niż do tej pory, albo lekarz rodzinny, którego wybraliście, gdzieś tam przychodzi do innej przychodni, wy macie prawo dwa razy do roku bezpłatnie zmienić swojego lekarza rodzinnego. Każda kolejna zmiana to jest opłata 80 zł, no ale generalnie jeżeli uważacie, że warto ją ponieść i gdzieś będziecie szukać, no to macie do tego prawo. Dlaczego chcę mówić o tym, że trzeba mieć kontakt z tą służbą zdrowia, albo przynajmniej powinno się mieć jakiś kontakt z tą służbą zdrowia zaraz na początku waszego macierzyństwa i rodzicielstwa? Nasz system prawny w Polsce gwarantuje i proponuję pewien taki system wizyt, które powinny się odbywać w pierwszym roku życia dziecka tak troszeczkę częściej, później troszkę rzadziej, po to, żeby lekarz, czyli ktoś, kto zna się na pewnej fizjologii, jest w stanie wychwycić bardzo szybko wszelkie nieprawidłowości, miał kontrolę nad czym, czy wasze dziecko rozwija się prawidłowo. Każda mama zna swoje dziecko najlepiej na świecie. I przez to też bywa nieobiektywna, oceniając jego stan zdrowia, jego wygląd, jego chód, uzębienie, wzrok, słuch itd. I dobrze jest, żeby jednak ktoś z boku, który widzi dziecko tylko od czasu do czasu, mógł ocenić pewne tempo wzrostu i określić prawidłowości bądź nie. Ja sama swoje dzieci też zawsze prowadziłam do lekarza, chciałam, żeby zobaczył gdzieś z zewnątrz, czy jest wszystko w porządku, starałam się ich nie leczyć sama, nie obserwować, nie bazować jakby na swojej wiedzy, która wielokrotnie mnie zawodziła gdzieś w emocjach, więc myślę, że nawet kobiety, które mają wykształcenie właśnie takie medyczne, warto, żeby ich dziećmi opiekował się ktoś, kto stanie z boku i tak bardzo konstruktywnie, biorąc ich obawy pod uwagę, ale oceni sytuację.
Tu macie terminy badań profilaktycznych w pierwszym roku życia. Będziemy tak powolutku przez nie przechodzić. Wiem, że taką broszurę i te prezentacje będziecie mieć gdzieś dostępne, łącznie z nagraniem, więc nie musicie robić jakichś notatek, posłuchajcie, jak coś Wam się nasunie w pytaniach, to oczywiście pytajcie. Badania profilaktyczne, czy bilanse dzieci, to są takie wyjątkowe wizyty, bym powiedziała, takie specjalnej troski. Na te wizyty powinno być przeznaczone więcej czasu niż tak standardowo. Standardowo lekarz ma 10-15 minut na pacjenta w gabinecie POZ. Natomiast wiele gabinetów już wprowadziło taką zasadę, że bilanse i badania profilaktyczne dzieci trwają około 20-30 minut. Bardzo ważne jest, żeby unikać w tych wizytach pośpiechu. Dlaczego? Żebyście wy mieli komfort, że nie musicie się spieszyć, bo to są małe dzieci, więc samo rozebranie, ubranie, przywitanie się, zobaczenie nowego otoczenia, dzieci bardzo różnie reagują, niektóre są bardzo otwarte i chętne do współpracy, inne potrzebują czasu, żebyście mogli się też sami oswoić jakby z atmosferą miejsca, ale lekarz powinien też bardzo dokładnie zbadać wasze dziecko od stóp do głów, czasami robi to jednym ruchem, gdzie nie jesteście w stanie nawet wyłapać, czy lekarz sprawdził wielkość ciemiączka, a on gdzieś jednym ruchem przesuwając, głaszcząc dziecko, już wie, jakie to ciemiączko jest, ale bardzo ważne jest, żeby to wszystko zrobić powoli. To też myślę, że zależy tutaj od Waszej takiej sugestii, otwartości. Bywa tak, że rodzice sami przygotowują bobaska do badania, sami rozbierają, kładą, odwracają, ale bywa tak, że lekarz proponuje pomoc i wtedy jakby po Waszej stronie jest zgoda lub nie. Ja osobiście zawsze proponuję, żeby to jednak mama przygotowała dziecko do badania, bo to są jej ręce, jej oddech, jej tempo, ja gdzieś stoję w tle, żeby dziecko oswajało się z moim widokiem, z moim wyglądem, z moim głosem i w momencie, kiedy ono już jest takie troszeczkę zrelaksowane tymi zabiegami pielęgnacyjnymi mamy, ja wchodzę i próbuję gdzieś tam to badanie w miarę spokojnie, delikatnie odbyć. Myślę, że nie muszę mówić o takich rzeczach, że powinny być ciepłe ręce, spokojny głos, brak jakichś gwałtownych ruchów, krzyków, oprócz badań odruchów, bo to jest ważne. Taka spokojna, luźna, relaksująca, nawet bym powiedziała, atmosfera. Terminy badań profilaktycznych w pierwszym roku życia. W pierwszych 2 tygodniach powinniście się Państwo zobaczyć z lekarzem na tak zwanej wizycie patronażowej. Ta wizyta ma na celu przede wszystkim poznanie się wzajemne, wejście w środowisko lekarza, w środowisko rodziny, w środowisko rodziców, w środowisko dziecka. Lekarz wtedy powinien wypytać mamę o wszystko, co działo się w tym okresie takim okołoporodowym. Powinien zebrać wywiad dotyczący porodu, powinien obejrzeć dokumentację, którą przywieźliście ze szpitala albo jakąkolwiek inną, która dotyczy w tym momencie dziecka. Sprawdza warunki, jakie macie w domu. Ja na przykład zawsze oceniam, jeżeli to jest wizyta patronażowa w domu dziecka, bo czasami ona może się odbyć w gabinecie lekarskim. Teraz COVID krzyżuje wiele planów i przychodnie się różnie dostosowują do tych kwestii, ale jeżeli odbywa się w domu, to ja na przykład zawsze oceniam sobie gdzieś tam, czy w domu jest bardzo gorąco, czy jest zimno. Mówię, że powinno być przewietrzone, że dziecko lubi świeże powietrze i mam możliwość nawiązania też pewnego takiego kontaktu luźniejszego z rodzicami i nawiązanie tej nici takiej porozumienia i zaufania. Dziecko jest oceniane, tak jak mówiłam, od stóp do głów i to jest też pierwszy kontakt lekarza z dzieckiem, gdzie lekarz tak troszeczkę sobie już wizualizuje to dziecko, jego wzrost, jego tempo wzrostu, widzi rodziców, może skonfrontować jego budowę ciała z tym, co będzie się działo w przyszłości. Na przykład dzieci rodziców, którzy są niscy, będzie się rozwijało w swoim prawidłowym tempie, ale w tak zwanych tych dolnych centylach normy, dzieci rodziców, którzy są dobrze zbudowani, wysocy, będzie przeważnie w tych wyższych centylach,
oceniane i to będzie dla niego prawidłowy wzrost. Od razu tutaj powiem, co to są te centyle i dlaczego zwracam na nie uwagę. W każdej książeczce zdrowia dziecka, albo jeżeli nie w książeczce, to nawet w internecie możecie znaleźć tak zwane siatki centylowe dla swoich dzieci, gdzie można nanosić wzrost masy ciała dziecka i sprawdzać, czy te przyrosty i rozwój taki anatomiczny dziecka jest prawidłowy. Bardzo łatwo wtedy wychwycić wszelkie nieprawidłowości, zahamowania wzrostu, sprawdzić, czym to może być spowodowane. Jest to taka dodatkowa mapa rozwoju waszego dziecka. Czasami wizyta przebiega w taki sposób, że lekarz gdzieś tam nie zdąży wpisać tego wszystkiego w siatkę centylową, nie zdąży, nie będziecie mieć tej siatki centylowej, nie będzie umieszczona w książeczce zdrowia. Warto jest wtedy, żebyście sobie też sami prowadzili takie obserwacje, mieli taką siatkę centylową dla waszego dziecka, zmienię nazwiskiem, datą urodzenia, masą ciała urodzeniową i zaznaczali te parametry, które was interesują, które są w siatce centylowej. Możecie poprosić swojego lekarza, żeby wam pokazał, jak to zrobić, że chcielibyście mieć nawet taką pamiątkę dla swojego dziecka później, żeby pokazać, jak ono rosło, jak się rozwijało, oraz dla siebie z punktu widzenia takiego medycznego oczywiście. Porada patronażowa. Dalej, w 6-9 tygodniu życia jesteście zapraszani do przychodni na pierwsze takie badanie lekarskie, które jest połączone wtedy ze szczepieniem. Pierwsze szczepienie macie Państwo proponowane w szpitalu, jeszcze na oddziale noworodkowym, a kolejne są już u Was w przychodni. O szczepieniach będziemy jeszcze później też troszeczkę mówić, więc ja tu tylko tak wspomnę. Nie każda wizyta w przychodni z tych pierwszych takich bilansów wizyt profilaktycznych łączy się ze szczepieniem. I tu w tych tabelach będziecie mieć wyszczególnione, która wizytka jest ze szczepieniem, a która wizyta jest bez szczepienia. Między 6 tygodniem a 12 tygodniem życia najpóźniej powinno być wykonane tak zwane USG stawów biodrowych, takie badanie profilaktyczne, które pozwala nam ocenić stawy biodrowe dziecka pod kątem tak zwanej wrodzonej dysplazji stawów biodrowych. Na pewno słyszałyście albo widziałyście dzieci, które mają zalecenia szeroko takich ustawionych nóżek, szerokiego pieluchowania, albo wręcz takich szeleczek, które rozstawiają szeroko nogi w stawach biodrowych. Ma to na celu prawidłowe wykształcenie się kości biodrowej, głowy kości biodrowej i panewki. Staw biodrowy działa na tej zasadzie i jeżeli się okazuje, że ta panewka jest spłycona, to później głowa tej kości biodrowej wypada. Więc żeby ona miała prawidłowe ustawienie, musi się prawidłowo wykształcić. Wszystko musi być w odpowiednim tempie i po to jest to badanie przesiewowe USG stawów biodrowych, żeby wyłapać wszelkie nieprawidłowości i jeżeli jest to wyłapane w tym pierwszym etapie, to dynamiczny rozwój dziecka i pewne mechanizmy naprawcze sprawiają, że nie ma żadnych kłopotów w przyszłości, te stawy biodrowe wykształcają się prawidłowo. Jak wygląda takie badanie? Ono jest dla dziecka troszeczkę nieprzyjemne, bo jest w takich pozycjach troszeczkę wymuszonych, ale absolutnie nie jest bolesne. Dziecko jest układane na takim materacyku, który ma takie dwie poprzeczne poduszeczki. Między te poduszeczki układa się dziecko bokiem, raz prawym, raz lewym stawem biodrowym, więc już samo to jest nieprzyjemne, bo to jest taka sytuacja, taka wymuszona pozycja. Przeważnie no, nie da się tam włożyć jakiegoś cieplejszego kocyka, jest to tylko pieluszka, więc dodatkowo zetknięcie z tym takim zimnym materiałem wyzwala w dziecku jakąś niechęć. No i żeby zrobić dobrze USG, to trzeba jeszcze użyć żelu do USG, który jest przeważnie też zimny, więc dziecko ma po prostu nieprzyjemne odczucia. W większości dzieci wtedy no płacze, woła jednak tych ciepłych rąk mamy, ale jest to badanie absolutnie niebolesne i potrzebne. Lekarz rodzinny sam wystawia wam skierowanie do tak zwanej poradni preluksacyjnej. Gdyby nie wystawił, możecie się o nie upomnieć i dostajecie je w ramach tych pierwszych właśnie wizyt, tych pierwszych spotkań z lekarzem. Kolejne badanie to 3-4 miesiąc życia. Tu mamy badanie lekarskie, znowu takie kontrolne, połączone znowu ze szczepieniami i poradę patronażową. Tu chodzi o poradę patronażową pielęgniarki, gdzie ona znowu po jakimś czasie ocenia dziecko jakby ze swojej perspektywy. Dalej 6 miesiąc życia, badanie lekarskie i szczepienie. 9 miesiąc życia, tu jest tylko badanie lekarskie.
12 miesiąc życia. Tu jest też tylko badanie lekarskie. Drugi, trzeci rok życia to już troszeczkę później. Mamy tak zwane bilanse zdrowia dziecka, gdzie się też ocenia już troszeczkę inne parametry niż na samym początku. To badanie w 24 miesiącu. Przepraszam. Jest połączone ze szczepieniem, później czwarty rok życia jest jeszcze jeden bilans, piąty rok życia jeszcze jeden bilans też zdrowia życia dziecka i później mamy jeszcze bilanse takiej gotowości szkolnej, ale to już gdzieś tam będziecie w przyszłości o tym myśleć i rozmawiać ze swoim lekarzem. Tu przygotowałam Wam taki must have na wizytę w przychodni. Sama sobie zrobiłam taką listę, bo okazało się, że na pierwszą wizytę w przychodni nie byłam gotowa, mimo to, że mam wiedzę i wiem, co jest potrzebne. I wiecznie zapominałam książeczki zdrowia dziecka, bo wydawało mi się, że dziecko jest najważniejsze, a jednak lekarza oprócz samego badania interesują jeszcze te wpisy i umieszczenie jakby tych wizyt w Waszej historii takiej domowej. Więc zróbcie sobie taką torbę, która będzie tylko na wizytę w przychodni. Nie wiem, będzie to jakaś strunowa torebka, w której będzie zawsze to samo. To nigdy nie zapomnijcie tych najważniejszych rzeczy. To jest przede wszystkim książeczka zdrowia dziecka, bo bez tego lekarz nie będzie mógł uzupełnić tych danych o zdrowiu i wszystkich pomiarach dziecka. Kocyk, pieluszka bawełniana lub tetrowa, ważne, żeby to była wasza pieluszka, żeby była wasz proszek, wasz zapach, dziecko się wtedy dużo bezpieczniej czuje. Pieluszka na zmianę typu Pampers i chusteczki nawilżone, bo najczęściej zdarza się tak, że dziecko właśnie w trakcie wizyty poczuje się na tyle dobrze albo czasami zestresowane, że robi kupę albo się tak zasika, że od pach po same kostki, więc warto mieć ze sobą te pieluchy na zmianę. Przychodnie zawsze je posiadają w jakiejś niewielkiej ilości, ale to jest taki dodatkowy czynnik stresogenny zawsze dla mamy czy na rodzica, że nie mamy, że się nie przygotowaliśmy. No oczywiście dokumentacja medyczna, jeżeli dziecko ją posiada. Co jest na tych wszystkich bilansach tak naprawdę oceniane i sprawdzane? Lekarz monitoruje masę ciała dziecka, czy ono prawidłowo przyrasta na wadze, czy ono się najada, czy to idzie wszystko w parze z ilością wypróżnień, z ilością mikcji, czyli oddawania moczu. Sprawdza długość ciała, mierzy obwody klatki piersiowej, obwody główki, są sprawdzane ciemiączka, czyli te takie jeszcze miękkie strefy na głowie dziecka, w obrębie głowy dziecka, które pomogły mu przejść przez kanał rodny, urodzić się, ale one z czasem powinny zarosnąć, muszą zarosnąć. I lekarz, kontrolując jakby na każdej wizycie do drugiego roku życia dziecka, sprawdza, czy te ciemiączka już stwardniały i czy jakby ta czaszka uzyskała swoją tą pełną już formułę i konstrukcję. Sprawdza się wzrok dziecka, sprawdza się drożność kanalików łzowych i tutaj nadmienię, coraz częściej spotyka się niedrożność kanalików łzowych. Jest to taki objawem tego, jest nadmierna wydzielina w worku spojówkowym i nadmierna wydzielina łez, czasami jest to nadkażone bakteryjnie, wtedy ta wydzielina robi się taka żółta, ropna. Powodem jest brak odpływu łez, tego filtru, który jest na spojówce, do kanaliku łzowego, który znajduje się tutaj w okolicy nosa. Jednym z wyjść rozwiązania tego problemu jest oczywiście udrażnianie tych kanalików, ale jest to w sposób mechaniczny robione, co dodatkowo jakoś tam wyzwala stres i lęk przed jakimkolwiek zabiegiem u dziecka. Z mojej praktyki dobrze wykonywany i często wykonywany sumiennie masaż tych kanalików łzowych, do którego poinstruować Was może lekarz czy pielęgniarka, plus okłady czy kropelki jeszcze takie do oczu, udrażniają te kanaliki i w większości przypadków udaje się bez tego udrażnienia mechanicznego. Masaż wykonuje się palcem wskazującym, pocierając z pewnym takim naciskiem, to dobrze, żeby Wam ktoś pokazał jakby osobiście, tak intensywnie właśnie tutaj ten kanalik łzowy, kilka razy na dobę dla dziecka, to nie jest nieprzyjemne, nie jest bolesne, to daje bardzo dobre efekty.
Co jeszcze? Ocenia się słuch dziecka zawsze na różne sposoby. Im dziecko jest starsze, tym te sposoby są inne. Ocenia się skórę dziecka. W tym pierwszym okresie, takim okołoporodowym, bardzo ważne jest, żeby ocenić barwę skóry, bo może być ta żółtaczka dziecięca, o której się mówi. Ona może być fizjologiczna, patologiczna. Lekarz sobie zawsze powinno być to w świetle dziennym albo jak najbardziej takim zbliżonym do światła dziennego, ocenia kolor skóry dziecka. U chłopców obowiązkowo na każdej wizycie mają być sprawdzone jądra w mosznie. One do tych pierwszych kilku miesięcy, czy nawet trzech lat, mogą być tak zwanymi jądrami wędrującymi, że raz one są w tym worku mosznowym, raz nie, ale generalnie lekarz musi to kontrolować. Jakiś taki wstyd ze strony waszej, dziecka, już później jak jest troszeczkę starsze, czy lekarza, nie ma tutaj prawa mieć miejsca, bo można przegapić bardzo wiele istotnych kwestii, które rzutują później na zdrowie, możliwości prokreacyjne młodych chłopców. Dobrze, teraz jeszcze chciałabym Wam powiedzieć o krokach milowych. Nie wiem, czy mamy tutaj akurat kroki milowe, już sprawdzam. Nie, nie mamy, ale będziecie mieć gdzieś pewnie jeszcze później w prezentacji. Kroki milowe dziecka to są takie zdolności, które dziecko nabywa wraz ze swoim rozwojem. Weźmy chociażby siadanie dziecka. Pewną normą dla dziecka jest samodzielnie posadzone dziecko powinno siedzieć w 8 miesiącu życia. Są dzieci, które zaczynają siadać w 6 miesiącu życia. Są dzieci, które zaczynają siadać 8,5 miesiąca życia. I tutaj warto mieć taki ogląd pewnych umiejętności. Możecie porozmawiać o tym z lekarzem. Lekarze mają bardzo często bardzo takie przydatne, fajne foldery, ulotki dotyczące tych kamieni milowych, ale jak szperałam w internecie, to od takich bardzo kolorowych checklist do takich bardzo fachowo opisanych wszystkich umiejętności, które dziecko powinno mieć, kiedy zaczyna głużyć, kiedy gaworzyć, kiedy się odwracać z brzuszka na plecy, z plecków na brzuszek, kiedy powinno sobie chwytać duży palec u nogi, umieć włożyć do buzi. To wszystko jest dostępne i powiem Wam szczerze, że fajnie jest znaleźć coś takiego dla siebie, co będzie nam pasowało tak wizualnie i opisowo, żebyśmy umieli się w tym poruszać, wydrukować i powiesić na lodówkę. Nie dlatego, żeby się martwić, żeby porównywać, żeby sprawdzić, czy to nasze dziecko na pewno zdało egzamin i rozwija się książkowo, ale żeby mieć pewien ogląd sytuacji, żeby wiedzieć, co nas zaniepokoiło, jak na przykład w tym 8 miesiącu życia nasze dziecko dalej nie siedzi, mija kolejne 2 tygodnie, dalej nie siedzi, to powinno nas to zaniepokoić i powinniśmy pójść sprawdzić, czy aby na pewno nie ma żadnego napięcia mięśniowego, nieprawidłowego, co rzutowałoby na jego dalszy jakiś taki rozwój ruchowy czy dalszych umiejętności. Chcę tutaj podkreślić, że każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Nie ma dwóch takich samych dzieci w takim samym tempie rozwoju, z takimi samymi parametrami. Są pewne statystyki, normy, do których warto się odnieść, ale nasze dziecko jest indywidualne i nie powinno być nigdy porównywane z innym. To się wśród mam często zdarza, a moje już sobie się przewraca, moje jeszcze nie przewraca, moje już skupia wzrok, a moje jeszcze nie skupia, więc bądźmy też tacy wyrozumiali i dla siebie, i dla dziecka. Miejmy te normy, jakieś granice, ale żeby to nie było też z takim przesadnym spojrzeniem na rozwój tego dziecka. Nie warto do niczego zmuszać dziecka, przyspieszać jego rozwoju, bo to może wywołać wręcz odwrotną reakcję. To dziecko się buntuje, ono wcale nie chce podejmować kolejnych wyzwań. Cieszmy się tym, jak się rozwija, w jakim tempie się rozwija, obserwujmy sobie to, zapisujmy gdzieś, bo to jest też fantastyczna pamiątka na przyszłość dla naszych dzieci. Kolejny temat, wyczerpałam, myślę, że te bilanse, wizyty patronażowe, jeżeli coś Was nurtuje, to później jeszcze odpowiem na pytania, ale przechodzimy teraz do tematu szczepień. Na każdy rok Ministerstwo Zdrowia aktualizuje
ten kalendarz szczepień i on każdego roku może się różnić, baza jest ta sama, ale różni się niewielkimi niuansami, czasami jakieś szczepienie jest dołączane do podstawowych, czasami wychodzi do tych badań takich, do szczepień dodatkowych, do zalecanych, są różne grupy tych szczepień. Myślę, że to jest w dzisiejszych czasach taki temat bardzo czasami nawet kontrowersyjny, jak indywidualnie rodzice czy lekarz podchodzi do szczepień. Myślę, że warto trzymać się tej bazy, która jest wypracowana przez wiele lat przez lekarzy, doświadczonych specjalistów. Natomiast z moich obserwacji takie indywidualne podejście, kwalifikacja do szczepień danego dziecka, obawy, o których mówi mama, sytuacja rodzinna, są wskazaniami do takiego indywidualnego spojrzenia na dane dziecko. Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli mama miała wątpliwości co do jakiejś szczepionki, nie zostało jej to wytłumaczone, nie wiedziała, z czym się może mierzyć, czego się może spodziewać, dlaczego wokół jakiejś szczepionki pojawiły się komentarze jakieś nieprzychylne w internecie i była zostawiona z tym taka sama sobie, to bardzo często dzieci były szczepione nie w terminie, były bardzo duże opóźnienia, tworzone były indywidualne kalendarze szczepień, żeby nadrobić pewne kwestie, a mamy świadome, potraktowane poważnie, omówione zostały im wszelkie działania niepożądane, co się może zadziać, jak się może zadziać, co obserwować, jak sobie z tym poradzić, zupełnie inaczej podchodziły do sprawy, z dużym takim zaufaniem, też dystansem i dużo spokojniej, niż rodzice, którzy bazowali na takich informacjach, emocjach, które są w tym momencie w internecie na wielu różnych forach. Uważam, że wybierając lekarza rodzinnego i rozmawiając z nim, może nawet przed porodem, warto zapytać, jakie są możliwości na temat dotyczące szczepień, powiedzieć, jakie jest wasze zdanie, jeżeli macie jakieś zdanie na ten temat, powiedzieć, czego się boicie, jeśli macie jakieś obawy, zapytać, jakie preparaty są na przykład dostępne w przychodni, jakie są zalecane. Są takie pewne kwestie, które warto poruszyć gdzieś wcześniej i zobaczyć też, z jakim odbiorem się spotkacie. Macie Państwo tutaj rozpisane do poszczególnych miesięcy szczepienia. Są różne schematy szczepień, są alternatywne szczepienia, schematy szczepień do tego, myślę o szczepionkach 5 w jednym, 6 w jednym. Tutaj jest rozpisany ten schemat taki podstawowy, gdzie szczepionki są refundowane, bo szczepionki mogą być refundowane przez NFZ w takim systemie, jak tutaj widzicie, albo mogą być szczepionkami, za które płacą rodzice. To są przeważnie te szczepionki właśnie 5 w jednym, 6 w jednym. Niektóre mogą być bezpłatne dla pewnej grupy dzieci, ale o tym też w zależności od stanu zdrowia waszych dzieci będziecie rozmawiać indywidualnie na wizytach lekarskich. Nie będę omawiała całego kalendarza szczepień, bo myślę, że to też chyba nie jest tutaj miejsce i ciężko jest też zapamiętać wszystkie te fakty. Na bieżąco, jak będziecie przed kolejnymi szczepieniami, to warto sobie wziąć taki schemat i zobaczyć, jak wybieracie się na bilans, na to badanie profilaktyczne, co w tym szczepieniu lekarz wam na danej wizycie zaproponuje. Przychodnie sobie to, też to weryfikują tak troszeczkę indywidualnie. Są przychodnie, gdzie są tylko dany dzień w tygodniu jest dniem szczepień. Są takie, które szczepią na przykład popołudniami, ale każdego dnia w tygodniu. Są przychodnie, które rozbijają ten schemat jeszcze na taki częstszy i obserwują, jak dzieci reagują. Także nie bójcie się rozmawiać, zadawajcie pytania. Nie musicie mieć wiedzy od razu na każdy temat. Lekarz jest tą osobą, która powinna wam dać wiedzę i uspokoić w różnych tematach. Czy coś powinnam tutaj powiedzieć jeszcze? Jeżeli na przykład mieszkacie za granicą i tam jest inny schemat szczepień niż schemat w Polsce, albo ze względów zdrowotnych waszego dziecka mieliście odroczone jakieś szczepienia, to wtedy zgłaszając się na
taką pierwszą wizytę dotyczącą szczepień do Waszej przychodni, powinniście poprosić i omówić z lekarzem tak zwany indywidualny kalendarz szczepień, gdzie dopasowuje się szczepionki do wieku i wtedy możliwości przyjęcia ich przez daną grupę wiekową, daną masę ciała i potrzeby dziecka. Oprócz szczepień obowiązkowych macie Państwo szczepienia dodatkowe, o których też możecie rozmawiać na wizytach. Kiedyś szczepieniem na przykład dodatkowym, i to jest od niedawna zmiana, była szczepienie przeciwko pneumokokom. W tej chwili dzieci urodzone od 2020 roku, dla nich jest to szczepienie obowiązkowe już, czyli niepłatne, mają to w zakresie swoich możliwości takich NFZ-owskich w ramach ubezpieczenia. Dobrze, o takie pytanie, czy warto szczepić dzieci na wszystko, co jest proponowane, czy warto może jakoś się zastanowić, czy wszystko, nie chciałabym Wam nic sugerować, to będzie zależało od Waszych indywidualnych, od Waszej ekonomii, od Waszych indywidualnych takich gdzieś tam przekonań, od stanu zdrowia dziecka, od tego, jak będzie prowadził w tym szczepieniu Wasz lekarz i w jakim tempie. Jeśli chodzi o, myślę, że warto wspomnieć, o odraczanie szczepień, bo też się spotkałam z tym tematem w gabinecie, odraczają szczepienia lekarze specjaliści, którzy widzą ku temu konkretną przesłankę. I też odraczanie szczepień nie jest bezterminowe, tylko na przykład przez pół roku do badania kontrolnego albo na rok czasu, dopóki nie wykształci się jakiś pewien odruch, czy nie dojrzeje jakiś pewien układ. I tutaj też lekarz rodziny, jeżeli będziecie mieć wątpliwości, na pewno Was pokieruje do odpowiedniego specjalisty, który sprawdzi i ewentualnie zweryfikuje Wasze obawy, czy dziecko może być szczepione, czy nie może, nie powinno. Dobrze, widziałam, że tu jakieś pytania się pojawiły w temacie szczepień, wrócimy sobie do tego. I przejdziemy teraz do przykładowego składu apteczki domowej dla dziecka. To jest tylko przykładowy skład apteczki, nie musicie wcale wszystkiego tego mieć w domu. Możecie mieć inne preparaty, ja tu starałam się nie używać jakiegoś takiego produktu lokowanego, natomiast też podzielić się tym, co z własnego doświadczenia w praktyce zawodowej, ale i w praktyce prywatnej ze swoimi dziećmi zdążyłam przerobić, nauczyłam się też na swoich błędach bardzo dużo. Bardzo dużo nauczyłam się z doświadczenia mam, z którymi się spotykałam i które mnie też uczyły o swoich dzieciach. Warto mieć już na start leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe dla niemowląt. Tutaj wchodzi w grę paracetamol i ibuprofen. To dla dzieci istnieje w postaci syropów i w postaci czopków. Dzieci są bardzo różnie nastawione do przyjmowania tych leków, bardzo różnie nastawione do smaków. Niektóre tylko drogą doodbytniczą przyjmują te leki i im to pasuje, nie denerwują się i dostają te leki w czopkach. Niektóre dzieci zupełnie tego nie tolerują, więc tutaj musicie się po prostu nauczyć tego, czego będzie chciało i potrzebowało Wasze dziecko, jeżeli będzie taka potrzeba oczywiście, no bo nikomu nie życzę. Ale ja pamiętam, że ze swoją córką, tą najstarszą, przerobiłam chyba z 10 różnych syropków w różnych smakach, w różnej objętości, zanim trafiłyśmy w to, co tam mi pasowało, za którymś razem oczywiście, bo to nie naraz było testowane, ale już teraz mam bazę taką, z której korzystam i wiem, co w naszym domu się sprawdza, a w każdym domu ma prawo się sprawdzić troszkę co innego. Wygodniejsze są formy forte, czyli mniejsza objętość leku do podania, a ta sama dawka. To są leki, nie oszukujmy się, nie cukierki, więc one mają jakąś tą nutę takiej gorzkości, czasami kwaśności, z którą dzieci się nie zgadzają, więc im mniejsza objętość leku, którą musimy podać, tym jest lepiej. Jak podawać takie leki? W strzykawce bezpośrednio do ust, zawsze nie celujemy prosto do gardła, tylko gdzieś w bok na policzek, żeby ten lek mógł sobie spłynąć do gardła, żeby dziecko się nie zadławiło, nie zakrztusiło. Możemy mieszać to z mlekiem. Są specjalne smoczki do podawania syropków, gdzie dziecko jednocześnie wysysa lek i syropek. Też w zależności co komu pasuje i co dziecko akceptuje. Oczywiście łyżeczka tradycyjnie też wchodzi w grę.
Ważne jest, wydaje mi się, żeby zapamiętać, że paracetamol nie ma komponenty przeciwzapalnej. Tym się różni od ibuprofenu. Paracetamol jest tylko przeciwbólowy i przeciwgorączkowy, i na przykład jeżeli gdzieś tam są rozpulchnione dziąsła u dziecka, ono zaczyna dopiero ząbkować, nie ma jeszcze przebijających się tych ząbków i stanu takiego zapalnego dziąseł, to paracetamol przeciwbólowo, przeciwgorączkowo wystarczy. Natomiast jeżeli jest jakakolwiek infekcja, stan zapalny dziąseł, czasami są różne krwiaczki, coś się dzieje, jest jakieś przeziębienie, to zdecydowanie polecam ibuprofen, bo on ma komponentę przeciwzapalną, czyli zmniejsza te mediatory stanu zapalnego i sprawia, że tam bakteryjna rozprzestrzenia się dużo wolniej i szybciej. Nie wolno absolutnie dziecku do 12 roku życia podawać kwasu acetylosalicylowego, czyli aspiryny lub polopiryny, bo wątpię, te dzieci metabolizowały, po prostu ich wątroba zostanie wysadzona, nie poradzą sobie z tym lekiem. To jest gdzieś bardzo istotne do zapamiętania. Nie spotkałam się w swojej praktyce, żeby któraś mama podała taki lek dziecku, ale czasami mamy różne rzeczy w podręcznej apteczce i wydaje nam się, że to, co nam pomogło, to pomoże i dziecku, tylko w mniejszej dawce, a tutaj nie do końca tak jest i trzeba bardzo uważać. Przede wszystkim konsultujcie się ze swoim lekarzem. Może telefoniczna czasami, może to być gdzieś wcześniej jakieś przygotowanie się do sytuacji i rozmowa na ten temat, żebyście jednak nie podejmowali decyzji samodzielnie, jeżeli nie macie wiedzy o wszystkich aspektach, które mogą dotyczyć chociażby, nie wiem, przyjmowania tego leku i jego metabolizmu przez dziecko. Dalej, leki łagodzące objawy przeziębienia dziecka, i tu celowo postawiłam ten trzykropek i znaki zapytania, bo uważam, że dużo lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli budujemy odporność dziecka od dnia jego urodzenia. To, czym skorupka za młodu nasiąknie, wszyscy znają to przysłowie, kiedyś gdzieś na jakimś wykładzie usłyszałam, że w Polsce rodzice robią dwa podstawowe błędy. Dzieci są przejadane i przegrzewane. I coś w tym jest, tak jak ja sobie obserwuję. Bardzo martwimy się o to, żeby dziecku było, żeby miało pełny brzuszek i żeby mu było zawsze ciepło. Tu pragnę zauważyć, że zimne stópki i zimne rączki u dziecka to nie znaczy, że jest mu zimno. Ono ma inny sposób termoregulacji i będzie miało te zimne stópki, i będzie miało te zimne rączki, natomiast jeżeli jego plecki, brzuszek jest ciepły, bo tutaj okolice karku, szyi, to jemu jest na pewno ciepło. Więc ubieranie dodatkowych skarpetek, rękawiczek nie ma żadnej zasadności. Spotkałam się też z taką informacją gdzieś tam od babci, że jak dziecko ma czkawkę, to na pewno jest mu zimno. Też nie jest to spowodowane tym, że jest mu zimno. Ma prawo mieć czkawkę, dlatego że dojrzewa jego nerw błędny, on jest usadowiony tutaj przy przeponie i czkawkę powodują takie ruchy drgające przepony. I to nie jest zimna, tylko z tego, że ten układ nerwowy dojrzewa, dziecko się najadło, pracuje tam żołądek, może być podrażniony nerw błędny i wtedy dochodzi do tej czkawki i dziecku po prostu ona sama przechodzi. Jak jeszcze budować odporność u dziecka? Przede wszystkim, jeżeli macie taką możliwość, to mleko mamy i jeszcze raz mleko mamy jak najdłużej. Tyle, ile potrzebujecie, tyle, ile potrzebuje wasze dziecko. Tam jest najwięcej składników, które będą budowały odporność waszego dziecka. I myślę, że nie bez przyczyny mówi się o tym mleku mamy jako o naturalnej szczepionce. Mój mąż, który jest niemedyczny, przy drugim dziecku nauczył się, że w momencie, kiedy jest infekcja w domu i dziecko ma dostępne mleko mamy, to ono po prostu nie choruje. I gdy mój średni syn odmawiał już ssania piersi i korzystania z tych moich zasobów, a pojawiła się w domu infekcja, to mój mąż był pierwszy, który mówił, żebym używała laktatora i jeszcze ściągnęła to mleko, bo te dzieci na pewno wtedy, jak je dostaną, to będą zdrowe, bo dostają nasze przeciwciała, które się przeciw tej infekcji już wyprodukowały, bo my mamy wydolne układy odpornościowe.
Witaminka D3, o tym też rozmawiacie ze swoim lekarzem. Ona ma być suplementowana, podawana już od momentu porodu w innych dawkach dla dzieci urodzonych w sposób naturalny i karmionych naturalnie, inaczej troszeczkę dla wcześniaków, inaczej dla dzieci, które są karmione sztucznie, ale to wszystko dostaniecie w zaleceniach ze szpitala i po kontakcie ze swoim lekarzem rodzinnym. Oczywiście witaminka D3 w kropelkach albo w tych kapsułeczkach, takich wyciskanych bezpośrednio do ust. Witaminka C w kropelkach, dużo różnych preparatów. Ona jakoś specjalnie nie uodparnia, ale sprawia, że te naczynia krwionośne są w dużo lepszej kondycji, wirusy słabiej migrują, no i ona ma działanie antyoksydacyjne, czyli czyści organizm z tych śmieci, które to później dodatkowo nas obciążają i sprzyjają różnym infekcjom i osłabieniu naszej odporności. Wietrzenie pomieszczeń. Bardzo ważne jest, żeby wietrzyć pomieszczenia. Zbliża się teraz sezon taki jesienno-zimowy, więc my włączamy kaloryfery, mamy pozamykane okna, żeby tym dzieciom było ciepło i żeby one żyły w takim cieplarnianym środowisku. Natomiast co najmniej raz dziennie przez 15 minut ma być otworzone na oścież okno, wywietrzony pokój. Każde pomieszczenie zresztą zupełnie inaczej jest wtedy z tym kurzem, który się osadza gdzieś w powietrzu i wchodzi do dróg oddechowych. Są różne, zwłaszcza jak się ten sezon kaloryferowy zaczyna, różne grzyby, różne pleśnie, które są po prostu z nami i one też będąc w powietrzu mogą te dzieci w jakiś szczególny sposób tam podrażniać. Przewietrzone powietrze, pomieszczenie, dostęp tlenu daje nam gwarancję, że temu dzieciaczkowi się będzie lepiej spało, lepiej oddychało, lepiej ewakuowało, oczyszczało te drogi oddechowe. Tutaj też nadmienię, kichanie z prawidłowym odruchem obronnym dziecka. Dziecko kichając opróżnia swoje drogi oddechowe z wszelkich właśnie kurzu, z jakichś tam ciał obcych, czasami mleko gdzieś tam zaleci. Przepraszam. Dzieci mają prawo kichać, co nie świadczy o tym, że mają jakąś infekcję. Częste spacery w miarę możliwości, no i nieprzegrzewanie dziecka. Dziecko ma mieć ubrane, tak w domu będąc, o jedną warstwę więcej niż my. Jak wychodzimy na podwórko, też o jedną warstwę więcej niż my, więc nie ubieramy dzieci w 20 warstw, my w samej kurtce, a one kurtka, sweter, body, bodziaczki i jeszcze coś jeszcze. Tylko niech będzie w tym też troszeczkę takiego naszego rozsądku. O witaminie C w kropelkach powiedziałam. Tutaj ten Depulol i Aromactive to są takie alternatywy do olejków, do maści rozgrzewających, które wpływają też korzystnie na inhalację dzieci. Jeżeli jakieś dziecko ma katarek, jakiś kaszelek i my posmarujemy tą maścią, tym Depulolem, bądź też przykleimy ten plasterek z Aromactivem, to dziecku jest łatwiej oddychać. Jest to taki mentolowy, ziołowy zapach. Sprawia, że te drogi oddechowe robią się takie bardziej świeże, bardziej drożne i dziecko śpi spokojniej, a przez to rodzice śpią spokojniej. Maść majerankowa, podnosek dla dziecka, jeżeli jest katarek, bądź w ogóle inhalacje z majeranku, póki dzieci nie są w stanie przewrócić garnuszka z majerankiem, to można sobie robić takie domowe inhalacje, gdzie na wrzątek wrzucacie taką porządną garść zwykłego zioła majeranku, gotujecie z 10 minut, zaparzacie i stawiacie przy łóżeczku dziecka, czy w pomieszczeniu, gdzie jesteście, na przykład, nie wiem, jesteście w kuchni, gotujecie obiad, obok gotujecie ten majeranek i pachnie. I to daje też taką ulgę w oddychaniu. Woda morska do nosa. Są specjalne preparaty, takie w takim sprayu, które wspomagają oczyszczanie nosa dziecka. Musimy to tylko dopasować do wieku, bo nie każdy ten spryskiwacz, spray nadaje się dla każdego wieku dziecka, bo jest różne ciśnienie, różny aplikator. I bardzo uważamy na preparaty z tak zwaną ksylometazoliną, czyli na przykład popularny ksylorin, czy też dużo różnych innych. One faktycznie bardzo szybko działają na katar i obkurczają tą błonę śluzową, ale one przy takim dłuższym stosowaniu sprawiają, że ta błona śluzowa cieńczeje, zanika i już nie jest wydolna, tak jak była do tej pory. Już gorzej nas broni przed tymi pierwszymi drobnoustrojami, które wnikają właśnie górnymi drogami oddechowymi. Więc nawet dla dorosłych w tym momencie, jeżeli nie trzeba, to nie polecam preparatów z tą ksylometazoliną.
już mamy kłopot w gabinetach właśnie POZ z osobami uzależnionymi od tych preparatów, bez nich nie są w stanie w ogóle oddychać, bo ta błona śluzowa nie działa wydolnie. Tantum verde można stosować wbrew temu, co jest na opakowaniu, bo na opakowaniu musi tak być, od drugiego roku życia, czy tam od szóstego miesiąca życia. Natomiast to jest w dużych dawkach, tych, których jest tam w dawkowaniu opisane. A jeżeli dziecko na przykład ząbkuje, czy ma jakąś taką infekcję, gdzie jest podrażnione gardełko, to jedna dawka tego tantum verde, który jest preparatem ziołowym, absolutnie mu nie zaszkodzi. Oczywiście wyjątkiem są dzieci, które mają jakieś skłonności do alergii, no to u nich tak, na pewno to konsultujemy z lekarzem, ale tantum verde jest preparatem bez recepty, możemy go mieć w domu zawsze w razie potrzeby. Jeden taki spray na dobę czy dwa razy na dobę możemy użyć, żeby temu dziecku ulżyć. No i tu takie dwa hasła, które są bardzo niemedyczne, natomiast mają w sobie dużo z medycyny, takiej naturalnej, babcinej. Wielokrotnie uratowały zdrowie moich dzieci i sprawiły, że nie musiały brać antybiotyku. To są czosnkowe skarpetki i gałgane kalutki. Wzięłam te nazwy z internetu, bo sama gdzieś te przepisy też w ten sposób odnalazłam. Czosnkowe skarpetki to jest nic innego jak oliwa, w której wcześniej był pokrojony, nakłuty widelcem czosnek. Jak wszyscy wiemy, czosnek ma właściwości przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, więc jest naturalnym antybiotykiem. I taką oliwę przesiąkniętą co najmniej 24 godziny tym czosnkiem, możemy nią smarować stopy dziecka, nakładając na to skarpetki. I możemy to już robić chociażby od urodzenia, bo to nie jest żaden czynnik, nie wiem, żrący, parzący, podrażniający. Jeżeli trzymamy taką oliwę w lodówce, no to dodatkowo ona się nadaje do celów spożywczych. Ale myślę, że gdzieś tam estetyka taka mówi, że jeżeli to jest lek, no to lek i nie dodajemy tego do jedzenia. Można smarować te stopy 3-4 dni i zobaczyć, czy to wystarcza, żeby pozbyć się kataru, kaszlu i tej pierwszych takich objawów infekcji. Oczywiście, jeżeli dziecko wysoko gorączkuje, widzicie, że ten stan się szybko pogarsza, to nie używamy żadnych skarpetek, żadnego czosnku, tylko idziemy do konsultacji z lekarzem. Ale jeżeli nic takiego nagłego się nie dzieje, jest to tylko katarek czy jakiś taki kaszelek, to możemy się tym wspomagać, żeby budować odporność naszych dzieci, a nie włączać od razu leki. I gałganek alutki. Oprócz tego, że czosnek ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe, to cebula również. Wtedy kroimy cebulę w kosteczkę, czosneczek w plasterki albo w kosteczkę, wrzucamy do jakiejś, nie wiem, pieluszki, sitka, coś, co jest takie przewiewne i wieszamy dziecku przy łóżeczku, żeby mogło robić sobie taką naturalną inhalację w trakcie snu. Oczywiście zapach w domu jest powalający, ale wszyscy na tym korzystają i musicie wypróbować to same, jak raz pomoże, to będziecie mieć już zawsze pod ręką i ten gałganek alutki, i tą oliwę, która stoi i czeka w lodówce, żeby jej użyć. Dalej, ząbkowanie. Coś, co spędza rodzicom sen z powiek czasami bardzo długo i bardzo intensywnie, a czasami nawet nie wiemy, kiedy te ząbki się wyrzynają. Warto mieć gdzieś na podorędziu żele łagodzące, takie jak Dentinox, chłodne żylowe gryzaki, są różne preparaty oparte o homeopatię. Ja tego nie stosuję, nie polecam, ale różne są jakby nastroje i w medycynie, i wśród rodziców. Więc zawsze pytajcie, w zależności jaką macie opcję polityczną, czy chcecie taki preparat użyć, czy on jest na bazie leków homeopatycznych, ziołowych, czy jakichś innych, żeby wiedzieć po prostu, co macie w domu i co stosujecie, żeby to było zgodne z waszymi przekonaniami. Jak działają takie żele? One mają niewielką ilość leku znieczulającego, smaruje się okolice dziąsła, które jest podrażnione, które gdzieś tam swędzi czy boli i dziecko odczuwa taką chwilową ulgę, jest w stanie zasnąć i się wyciszyć. Doustne płyny nawadniające, tak zwane elektrolity, stosowane podczas biegunki, zapobiegają odwodnieniu dziecka. Zawsze, jeżeli nasze dziecko zaczyna mieć luźne, wodniste stolce, nie wiem, z krwią, ze śluzem, coś, co do tej pory nie miało miejsca, a nie jest to ząbkowanie, to powinniśmy się skonsultować z lekarzem. Dlatego, że małe dzieci bardzo szybko się odwadniają i z takiego stanu bardzo dobrego
mogą przejść w stan bardzo zły, wymagający hospitalizacji. Więc jeżeli coś się z naszym dzieciaczkiem dzieje, dzwonimy, pytamy o możliwość wizyty, lekarz zbada brzuszek, osłucha, sprawdza ten charakter kupy, bo tak się to robi, ocenia się, jaki ona może mieć charakter, zbiera z nami wywiad i sam decyduje, czy dziecko może jeszcze zostać w obserwacji w domu, czy może wygląda to na jakiś taki stan naglący, rozpisze wam leki, natomiast te elektrolity możecie mieć w domu, po wymiotach, po jakichś takich intensywnych właśnie wypróżnieniach dziecka, nawet przy ząbkowaniu, może dziecko takie preparaty odpowiednie do wieku oczywiście dostawać. Napisałam tu z wykrzyknikiem, konsultacja lekarza zawsze, dlatego że te dzieci odwadniają się bardzo szybko, żeby nic nie przegapić. Preparaty na ukąszenia owadów, wszelkie żele łagodzące, teraz ten sezon już taki jest nieowadowy, a prezentację przygotowywałam, jak był sezon komarowy w pełni. I tutaj odkrycie z jakiejś jednej z konferencji właśnie dotyczących medycyny rodzinnej, są takie plastry Moskinto, które nie mają żadnych substancji aktywnych, natomiast jest to taka siateczka, którą przykleja się na ukąszenie i ona w delikatny sposób unosi tą pierwszą warstwę naskórka, sprawiając, że znika opuchlizna i znika swędzenie. Z racji tego, że nie mają żadnej substancji czynnej oprócz tego kleju, to one nie uczulają i można je też stosować od najmłodszych, od pierwszych dni w zasadzie, gdybyście mieli jakieś takie sytuacje, że tam dziecko pogryzło komary czy coś innego, to możecie te plasterki ciąć na mniejsze kawałeczki, na te ugryzienia przyklejać i są naprawdę bardzo, bardzo skuteczne. Roztwory soli fizjologicznej do inhalacji, je się używa do, wlewa się je do nebulizatora i tym dziecko oddycha, żeby oczyścić swoje drogi oddechowe bądź się nawilżyć. W momencie, kiedy jest przeziębienie, katar, jakiś kaszelek, to lekarze zalecają właśnie inhalację z soli fizjologicznej. I wydaje się to takie na pierwszy rzut proste, ale trafiamy do apteki i pani pyta, a jaki roztwór, hipotoniczny, hipertoniczny czy izotoniczny? Tak jakby ten rodzic jakby wiedział, co aktualnie jest potrzebne, to ja wam tutaj to troszeczkę tak rozróżniłam. Podstawowym takim preparatem jest 0,9% roztwór soli izotonicznej, który można stosować w każdej porze dnia, również wieczorem, również w nocy, jakby się dziecko przebudziło, to możemy taką inhalację zastosować. Ona jest po prostu nawilżająca, ma też taki chłodny, troszeczkę chłodniejszą temperaturę, więc jest taka odbarczająca dla tych dróg oddechowych. Roztwory hipertoniczne stosuje się raczej dla starszych dzieci. One rozrzedzają śluz tutaj w górnych drogach oddechowych i ułatwiają jego usuwanie, czyli jest to po prostu mobilizacja do kaszlu. Nie wolno ich stosować na noc, najlepiej rano, bądź takim wczesnym popołudniem, jeżeli dostaniemy zalecenie, bo o tym też lekarz powinien powiedzieć, że dziecko powinno stosować tą sól hipertoniczną. Hipotonicznych się raczej nie stosuje i są jeszcze teraz taka nowa generacja, można powiedzieć, soli, które są z domieszką kwasu hialuronowego. On nawilża i regeneruje górne drogi oddechowe. Bardzo dobra sól, bardzo takie korzyści łagodzące dla gardła, dla noska. Ale nie wszystkie, to trzeba też pytać farmaceutów, nie wszystkie nebulizatory mogą mieć podawane te preparaty z kwasem hialuronowym, bo on osadza się na siateczkach, na przykład w nebulizatorach siateczkowych, zatyka je i one są później już nie do użycia. Więc trzeba na to na pewno zwrócić uwagę. Termometry, elektroniczny, dotykowy, bezdotykowy, tutaj jest też cały wachlarz możliwości. Ze swojego doświadczenia trzeba się nauczyć swojego termometru, który nabędziecie, bo on wymaga jakby też takiego pewnego poznania, zapoznania z nim. Każdy termometr z tych bezdotykowych niestety się od siebie różni. Nie wiem, czy jest jakiś najlepszy. Z takich bezdotykowych, bez niertęciowych i nie pod pachę, to uważam, że świetną alternatywą są termometry takie, które się wtyka do ucha, do środka, pomiar trwa kilka sekund i on jest najbardziej uczciwy, najmniej mylący się, są przeróżne firmy, jest może trochę mniej komfortowy dla dziecka, no bo trzeba przytrzymać chwilę to dziecko i do łóżka ten termometr wetknąć.
są termometry takie właśnie pod pachę, elektroniczne, które mają tą końcówkę taką, którą wkładamy pod pachę, silikonową, więc one są też miękkie, nie urażą, nie zranią delikatnej skóry dziecka. Jeżeli wolicie taką wersję, to też takie fajne alternatywy się pojawiają. Aspiratory do nosa, czyli specjalne takie rurki, którymi możemy odciągać dziecku katar, bo dziecko nie umie wydmuchać samo noska. Jak mu się kichnie z tym gilem, no to super, że to sam ewakuował. Jeżeli nie, no to rodzic musi pomóc troszeczkę mechanicznie i odessać tą wydzielinę. Taka moja rada, że zawsze ten rodzic, który jest bardziej odporny, to odsysa, bo bardzo często później niestety infekuje się od dziecka tym katarem, więc ten, kto jest bardziej odporniejszy, ma mniejsze szanse, że jego ten katar też chwyci. Pojawiły się też takie aspiratory do nosa podłączane do odkurzacza. Jest to dobry pomysł, ale tylko chwilowo. I tylko dla takich dzieci, które mają jakąś gęstą wydzielinę, którą bardzo ciężko odessać, odkurzacza, że przed wyjściem, po wyjściu ze spaceru, gdzieś tam ciągle tym odkurzaczem ten nosek oczyszczają, a jednak te żeńskie, które są w obrębie noska, one mają prawidłowo się wykształcić, prawidłowo pracować, nie mogą być ciągle mechanicznie wspomagane, a to ssanie jest tam takie konkretne, bezpieczne, ale konkretne i robią się zwyczajnie rozleniwione, że to dziecko już samo nie ma takich swoich zdolności do ewakuacji. Więc okres. Jeśli chcecie, jeśli jest konkretna infekcja, ten katar taki gęsty, można się tym posłużyć, ale nie za każdym razem i nie bardzo często. Tak to wynika też z moich obserwacji. No i jest kwestia tego, popularnie mówiąc, inhalatora, ale fachowo mówiąc, nebulizatora. Jaki warto wybrać, na co zwrócić uwagę? Sami przetestujecie, bo też każdy rodzic dla swojego dziecka coś innego wybiera. Warto pytać o głośność pracy, bo niektóre pracują jak traktor i cały pion w bloku słyszy, że jest inhalacja wieczorna. Istotny jest sposób ładowania. Są teraz ładowane do USB, są na baterie, są podłączane klasycznie do prądu. Długość kabla się liczy, bo czasami kabel jest taki krótki, że musi stać gdzieś na podłodze inhalator i nie dosięga do łóżka czy do fotela, na którym chcemy sobie usiąść. Możliwość podawania leków przez taki nebulizator, bo też nie każdy może podawać leki i nie każdy jest do tego przeznaczony. No i wszelkie dodatkowe akcesoria, które ma, czyli nie wiem, ładowarki, maseczki, takie wąsy, niektóre mają taki zestaw ze smoczkiem, że w smoczek są wbudowane wąsy i tymi wąsikami dziecko tutaj noskiem sobie wdycha. Ale z mojego doświadczenia to się przydaje na bardzo krótko i niewiele dzieci akceptuje taką formę inhalacji. Myślę, że to wszystko w kwestii nebulizatora, no i oczywiście cena, bo rozbieżność cenowa jest od kilkudziesięciu złotych do kilkuset złotych, więc wasze pole do popisu, żeby znaleźć taki, który wam będzie odpowiadał. I myślę, że to jest coś, do czego warto się wcześniej przygotować, żeby to nie były zakupy na ostatnią chwilę, bo akurat katarek, bo mama zostaje z dzieckiem, mąż jedzie do apteki, nie wie co wybrać, więc kupuje cokolwiek. Więc zróbcie sobie jakiś rekonesans, tam jakieś coś wytypujcie, w razie czego wiedzcie, gdzie to można kupić i jak zajdzie taka potrzeba, będziecie wiedzieć co i jak i gdzie. No i ostatnia kwestia, środki dezynfekujące, materiały opatrunkowe. To już mówię ze swojej strony też jako lekarza i jako mamy, co warto mieć, żeby tak spokojnie się czuć. Dzieci są bardzo takie awaryjne, poznają różne rzeczy, są bardziej odważne, mniej odważne, otwierają, zamykają, spadają, wychodzą, chwytają za różne rzeczy, które niekoniecznie są dla nich. Więc warto mieć plastry różnego rozmiaru, różnego koloru, różnej faktury, wodę utlenioną. Tutaj stripy, to są plastry, które działają jak szwy. Jeżeli jest jakieś płytkie rozcięcie, nie wiem, najczęściej są to rozcięcia gdzieś w okolicy brwi, tu gdzie jest cienka skóra, a twarda kość blisko, to nie musimy wcale jechać do szpitala, od razu szyć, tylko możemy takim stripem ściągnąć tą skórę, jeżeli to jest rana taka prosta i ten strip sobie tak samo poradzi jak jakiś delikatny szew. Woda utleniona, igły jałowe, nie wiem, drzazgi chociażby, coś tam, jakieś rzeczy, które się wyciąga delikatnie igiełką, waciki jałowe,
Octenisept do odkażania wszelkich ran. Octenisept się przydaje na przykład u chłopców. Jeżeli jest jakiś stan zapalny w okolicy napletka, to pierwszą taką rzeczą, którą możemy użyć, to jest ten Octenisept, który pozwala nam też uniknąć jakichś maści na przykład sterydowych czy maści z antybiotykiem. Hydrosil to jest taki opatrunek, który działa na suche i mokre rany i w zasadzie można go użyć prawie w każdej sytuacji, nie trzeba się tam jakoś specjalnie konsultować z lekarzem i on nie zrobi żadnej krzywdy. Myślę, że mając w domu to, o czym powiedziałam, w takiej podstawowej ilości jesteście w stanie zareagować, tak naprawdę udzielić pierwszej pomocy swojemu dziecku w każdej sytuacji, w której ono się znajdzie. Z każdą bardziej poważną, nie mówię o lekach, nie mówię o takich profilaktycznych, takich profesjonalnych sprzętach, bo powinniście trafić wtedy pod opiekę kogoś, kto się na tym zna, żeby już takich rzeczy nie robić samemu w domu. Tutaj skończę tą kwestię związaną z lekarzem rodzinnym i z tymi wizytami w POZ i poczytam, o czym wypisałyście. Wkładanie plasterków cebuli do skarpetek dziecka. Jestem przeciwna, dlatego że jeśli dziecko ma wrażliwą skórę, jeśli jest, nie wiem, alergikiem, to włożenie czosnku bądź cebuli i bezpośrednie zetknięcie ze skórą może sprawić, że dojdzie do jakiejś alergii, do poparzenia. Nie polecam takiego nakładania bezpośredniego. Tutaj ktoś zapytał, jaki jest pakiet podstawowy zupełnie szczepień, które ze szczepionek są nowe, to jest zostały wprowadzone na przykład kilka lat temu. Ten pakiet podstawowy jest to pakiet refundowany przez NFZ, gdzie wszystkie praktycznie wkłucia są rozdzielone, tylko niektóre szczepionki, dwa rodzaje szczepionek mają połączone w sobie patogeny. Jest to błonica, tężec, krztusiec, gdzie w jednej szczepionce są trzy patogeny naraz i jest to MMR, czyli ospa świnka, odra świnka różyczka. Tego się nie da rozdzielić, w Polsce nie ma takiej możliwości. Gdzieś tam, jak są dzieci starsze, to są takie szczepionki już, błonica, tężec, krztusiec, które są porozdzielane, ale w tych pierwszych miesiącach życia one są połączone i jest to wtedy ten system taki na NFZ, jest najbardziej, najdłużej używany, najbardziej sprawdzony, najbardziej opisany, wiadomo co jest z działań niepożądanych, najczęstsze, co któremu dziecku tam się może przytrafić. Natomiast te szczepionki, które zostały opracowane stosunkowo niedawno, czyli 5 w jednym, 6 w jednym, też mają dobry zestaw, dobre takie zaplecze badań naukowych. I tutaj one są, wtedy rodzic za nie dodatkowo sobie dopłaca. Jednym z argumentów, którym sugerują się rodzice albo sugerują rodzicom lekarze, jest to, że dziecko będzie mniej wkłuć miało w trakcie tego szczepienia 6 w jednym. Tak, ale zawsze ja sobie zadaję pytanie, czy my pamiętamy nasze szczepienia, jak byliśmy w ciągu pierwszego roku życia szczepieni tymi tradycyjnymi szczepionkami? No nie pamiętamy i nasze dziecko też ich nie będzie pamiętało. Jest to też zrobione tak pod kątem rodziców, którzy przeżywają jakieś tam większe, mniejsze emocje związane ze szczepieniami swojego dziecka, ale pielęgniarki szczepienne tak zwane, które się tym zajmują, mają tak ogromne doświadczenie, że one sobie poradzą i z 5 wkłuciami na jednej wizycie i z 1 wkłuciem, także myślę, że tutaj sugerowanie się tymi emocjami swoimi i tymi wkłuciami nie jest może najlepszą taką, najlepszym kryterium wyboru. Czy konieczne jest odbywanie wizyt POZ, czy można prowadzić opiekę dziecka prywatnie lub w sposób mieszany? Oczywiście, że można. Oczywiście, że można. Natomiast przy porodzie zawsze pada pytanie, w którym POZ jest zapisane wasze dziecko i tam do tego POZ-u albo ewentualnie do wybranego lekarza czy placówki prywatnej są przesyłane wasze dokumenty ze szpitala, czyli karta szczepień, te dokumenty związane z porodem. I jak najbardziej później możecie się przenieść do placówki prywatnej, może to być system mieszany, możecie być sobie w jakimś POZ-cie zapisani i w ogóle z niego nie korzystać, tylko mieć kogoś, kto się będzie wami opiekował prywatnie, wszystko jest dozwolone, aby to wam pasowało, żebyście mieli tą profesjonalną opiekę związaną z waszym dzieckiem.
Czy ja polecam szczepionki skojarzone? Ja nic nie polecam, nie chciałabym, żebyście się sugerowały moim zdaniem w jakikolwiek sposób. Ja uważam, że to jest kwestia indywidualna. Jeżeli dziecko ma predyspozycję do otrzymania szczepienia skojarzonego, czyli te 5 w jednym, 6 w jednym, wiem jak się rozwijam, wiem jaka jest historia zdrowotna rodziców, czy były w rodzinie jakieś choroby, nie wiem, zaburzenie odporności, alergie pokarmowe, neurologiczne kwestie, nie ma nic z tych rzeczy, a mama dodatkowo jest taka bardzo przekonana tego, że 6 w jednym, że ona to akceptuje, że ona tak chce, to ja też nie mam żadnych wątpliwości. Ale są mamy, które przychodzą i mówią, że się boją, że się denerwują, że w rodzinie coś, a coś przeczytały, a nie wiedzą, czy tak, czy to też finansowo w dalszym jakimś etapie będzie dla nich komfortowe. To też spróbujemy ustalić takie wyjście, żeby tej mamie to pasowało i żeby to dziecko było zaopiekowane. Czy coś jeszcze? Czy mogłaby Pani powiedzieć, które szczepienia są w Pani opinii niezbędne? Czy w Pani opinii cały obecny kalendarz szczepień jest niezbędny? Na pewno nie chce szczepić córki od razu po urodzeniu. Czy zaleca Pani jakiś termin, w którym najpóźniej zacząć szczepienia? Moja starsza córka miała NOP neurologiczny, obecnie ma odraczane szczepienia, stąd zastanawiam się, jak podejść do szczepienia z drugą córką, która jeszcze jest w brzuszku. Każde dziecko reaguje w indywidualny sposób. To, że u córki starszej były jakieś powikłania, nie znaczy, że to młodsze dziecko będzie miało identycznie, aczkolwiek może mieć. I trzeba to wziąć pod uwagę. Powinna Pani szczerze porozmawiać ze swoim lekarzem, że ma takie obawy, że przejdzie Pani tą samą historię, która była u córki, przeanalizujcie, po którym szczepieniu, co się wydarzyło, jak, żeby może nie powtarzać tego samego schematu, może żeby jakoś to rozdzielić troszeczkę. Ja jak mam takie mamy, które właśnie mają takie obawy, czy wcześniejsze takie złe doświadczenia, to próbujemy rozdzielić troszeczkę te szczepienia, żeby nie było na przykład na jednej wizycie 3 wkłuć w ramach NFZ-u, ale w jedno ramię WZW, w drugie ramię DTP i jeszcze w UDO hemophilus influenzae. Tylko proponuję mamie wtedy, żeby zrobić jedno szczepienie, poobserwować 2 tygodnie. To się wtedy wszystko wydłuża, jest dla mamy bardziej kłopotliwe, bo musi częściej pojawiać się w przychodni, żeby ten kalendarz szczepień realizować, ale jeżeli jest akceptacja po obu stronach i dziecko przez to będzie miało regularne szczepienia i to zabezpieczenie, to ja idę na coś takiego, w ogóle nie sprawia mi to żadnego kłopotu i uważam, że ten komfort taki mamy jest też istotny, a nie zrobię tym dziecku żadnej krzywdy, bo też jakby tutaj o zdrowie i życie dziecka, o jego przyszłość chodzi. Czy jest jakiś wiek, w którym dziecko musi osiągnąć, by dostać ibuprofen, czy można go podawać od początku? Generalnie można go podawać od 3 miesiąca życia. Są preparaty, które można podawać wcześniej, ale wtedy lepiej jednak podawać paracetamol, jest bezpieczniejszy. Zawsze oblicza się to na masę ciała. Są na buteleczkach przeważnie tabelki z wiekiem, z masą ciała. Dostosowuje się to do swojego dziecka. Jeżeli chcecie dodatkowej porady, to wtedy też mówicie lekarzowi o swoich wątpliwościach, że nie wiecie jak, że nie jesteście pewni i on wam to wszystko przeliczy, dopasuje. Lekarze bardzo często mają też takie sprawdzone preparaty, jakby od większości rodziców, o których rodzice mówią, że coś się sprawdziło, a coś się nigdy nie sprawdziło. Na przykład 20 małżeństw z rzędu powtarza tą samą opinię, to lekarz sobie też ukształtowuje już jakieś swoje przekonania dotyczące jakiegoś preparatu. Czy warto szczepić dziecko w szpitalu na proponowane szczepienia, czy lepiej odroczyć? Mam na myśli obciążenie organizmu. Polski kalendarz szczepień troszeczkę się zmienił w tym względzie niedawno. Kiedyś było tak, że w ciągu 24 godzin po urodzeniu dziecko powinno dostać dwie pierwsze szczepionki, jest to gruźlica i WZW, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu B. Teraz zdanie brzmi do wypisu z oddziału noworodkowego, czyli ten okres już troszeczkę się wydłuża. Polska jest krajem, który pozwala i rekomenduje szczepienia już zaraz po urodzeniu, natomiast są kraje, które rekomendują szczepienia na przykład od 3 miesiąca życia, gdzie mama wraca do domu, trochę poznaje dziecko, ten pierwszy okres i tak jakby no, są w domu i są
mniej narażeni na wszelkie takie kwestie infekcyjne. To jest też bardzo zależne od regionu, od chorób, które panują w danym kraju i w danym otoczeniu, więc myślę, że tą kwestię to jest zawsze wasza prywatna decyzja. Macie prawo podpisać oświadczenie, że nie zgadzacie się na szczepienie w ramach oddziału noworodkowego. Takie zaświadczenie jest dopinane do waszej historii choroby. Jest przekazywana taka informacja wtedy ze szpitala do POZ-u i gdzieś tam dalej już współpracujecie z położną, z pielęgniarką szczepienną, z lekarzem POZ, decydując, kiedy takie szczepienie u waszego dziecka rozpoczniecie. Czy przy chorobie mamy, na przykład grypa żołądkowa lub jakaś wirusówka, także karmić dziecko piersią? Zdecydowanie tak, dlatego że dziecko dostaje przeciwciała od mamy na tą chorobę, na którą choruje mama. Są niektóre wyjątki, ale one są nieliczne, gdzie karmienie piersią trzeba odstawić, ale one są naprawdę nieliczne. Magda Słoma, myślę, że wam o tym też mówiła na swoich wykładach na temat laktacji. Są bardzo, 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 nie wiem, kilka punktów zaledwie takich przeciwwskazań, gdzie trzeba odstawić dziecko od piersi. Najczęściej jest to podawanie jakichś leków. Nie sama infekcja jest przeciwwskazaniem, a na przykład jakieś leki, antybiotyk, który trzeba zastosować, a którego dziecko nie może dostawać, to bardziej szłabym w tą stronę. Na maści majerankowej jest napisane, że nie można podawać noworodkom. Od kiedy można? Jak często podawać witaminę C i kiedy? Czy robić to profilaktycznie? Myślę, że nie. Profilaktycznie niekoniecznie. Chyba, że nie wiem, są dzieci szkolne w domu, wszyscy są chorzy, wszyscy są w trakcie infekcji, no to wiadomo, wtedy jest profilaktyka. Ale tak, żeby podawać tak po prostu bez żadnych czynników ryzyka, to niekoniecznie. W mleku mamy są wszystkie takie mikro, makroelementy, które powinno dostać też dziecko. Maść majerankowa, jest tam w bardzo niewielu lekach jest opis, że można je podawać od wieku noworodkowego, dlatego że byłoby to nieetycznym badanie czegokolwiek na noworodkach, więc w większości te wszystkie leki można podawać noworodkom w mniejszych dawkach, pediatrzy to przeliczają, ale niewielką ilość maści majerankowej jak najbardziej można zastosować. Jeżeli mama ma wątpliwości, to można zrobić zawsze tą inhalację majerankową, z czego wynika jakby ta asekuracja, że dopiero później, z takiej delikatności, wrażliwości skóry dziecka. Jeżeli się boicie o jakąś alergię, zawsze weźcie troszeczkę tej maści, rozprowadźcie gdzieś na rączce, w miejscu, które jest takie, może nie jest twarzą, sprawdźcie, że jej dziecko nie reaguje, to nie będzie żadnych przeciwwskazań, żeby u takiego maluszka też troszeczkę tej maści majerankowej pod nosek zastosować. Jaka dawka witaminy C jest zalecana profilaktycznie? Witamina C jest też przeliczana na tych buteleczkach na masę ciała. I ja w swojej praktyce profilaktycznie, jak zaczyna się infekcja, to stosuję nawet podwójną, maksymalną dawkę u danego dziecka. Natomiast na przykład mam dwójkę dzieci pod opieką, które mają nietolerancję witaminy C i dowiedzieliśmy się o tym w momencie, kiedy właśnie włączyliśmy ją w trakcie infekcji i dziecko zaczęło mieć biegunki. Więc u niego witaminy C w takiej dawce nie stosuje, więc to też jest bardzo indywidualne, ale większość dzieci w trakcie infekcji taką dwa razy dziennie maksymalną dawkę dla swojej wagi czy wieku świetnie tolerują i to naprawdę pomaga. Jak podawać witaminkę C i D3, w jaki sposób, w jakich dawkach dziecku karmionemu wyłącznie piersią? Witaminki C profilaktycznie, tak jak mówiłam, nie musicie podawać. Witaminka D3, podstawowa dawka, taka standardowa, to jest 400-500 jednostek, czyli taka jedna lub dwie pompki, w zależności jaki preparat macie, ale przy okazji na przykład jakiejś kontroli, jakiegoś badania krwi u dziecka, możecie swojemu dziecku zbadać poziom witaminy D3 i wtedy na podstawie tego poziomu obliczyć, wspólnie ustalić z lekarzem, ile powinno wasze dziecko dostawać jednostek witaminy D3. W internecie witamina D3 jest bardzo popularna, mówi się, żeby ją stosować dużo i namiętnie. Owszem, dla dorosłych, proszę bardzo, nie ma większych czynników ryzyka i takich działań niepożądanych czy przedawkowania. Ale u dzieci, gdzie zarastają się ciemiączka, a witamina D3 ma wpływ na ten cały układ kostny i mineralizację kości, podawanie dużych dawek witaminy D3 bez konsultacji może się skończyć przedwczesnym zarośnięciem ciemiączka,
co sprawia, że ta czaszka później nie rośnie prawidłowo i układ neurologiczny, czyli mózg, który ma się, wykształca się w tych strukturach kostnych, ma po prostu mniej miejsca na wykształcenie, bo to cięgaczko nie pozwala na poszerzanie się i prawidłowy wzrost czaszki. Więc tutaj trzeba bardzo ostrożnie z takim agresywnym, dużym podawaniem witaminy D3. Jak ze stosowaniem olejków eterycznych, czy i w jaki sposób stosować? Co do olejków eterycznych, jeżeli one są stosowane zewnętrznie, to są specjalne takie nebulizatory do tych olejków. Są firmy, które propagują te olejki. To jest natura. Są specjalne tam mieszanki tych ziół. Ja jakby nie zajmuję się tym. Natomiast wiele mam sobie chwali, mówi, że jest to świetne na jakieś takie właśnie przedinfekcyjne kwestie, inhalacje, infekcje, bóle ząbków nawet, to ząbkowanie, dzieci to wycisza, relaksują się przy tym, więc jeżeli uważacie, że w waszym domu taki nebulizator, przyrząd do tych olejków eterycznych powinien się znaleźć, lubicie tą kwestię, to są osoby, które się tym zajmują, które to propagują i na pewno wam doradzą też w kwestii tych olejków. U siebie, jak byłam przeziębiona w ciąży, smarowałam klatkę masłem Shea z olejkami eukaliptusowym, miętowym. Czy będzie to działało podobnie jak Aromactive? Bardzo możliwe, że tak. Natomiast te preparaty takie stworzone z myślą o dzieciach są też bezpieczne dla skóry dziecka. Tutaj nie wiem w jakich proporcjach, co było robione. Byłabym ostrożna, jeżeli się okaże, że dziecko wasze nie ma żadnych kłopotów i po tej mieszance nie ma energia, to myślę, że w takim lżejszym stężeniu niż pani miała, można dzieciaczkowi też coś takiego zaproponować. Co sądzi pani o termometrach rtęciowych właśnie? Sądzę tyle, że one są wycofane, nie ma do nich dostępu, były świetne, ale też jakby świetne pomiarowo, ale też było dużo takich niebezpiecznych zdarzeń z nimi związanych, więc tak się stało, że zostały wycofane, nie mam zdania, nie wracam do tematu. Jaki termometr do mierzenia temperatury w pupie warto wziąć pod uwagę? Wiecie co, ja jestem w ogóle ostrożna z tym mierzeniem temperatury w pupie, dlatego że nie zawsze mamy tyle wyczucia, żeby wiedzieć, jak głęboko ten termometr wepchnąć, włożyć w tą pupę. I albo robimy to za płytko i wtedy ta temperatura nie jest wiarygodna, albo robimy to za głęboko i dziecko ma ogromny dyskomfort. Jeżeli chcecie, to warto się może poradzić lekarza rodzinnego, właśnie swojego, żeby on pokazał wam, jak taką temperaturę w pupie zmierzyć. I do tego nie trzeba jakiegoś specjalnego termometru, zwykły taki, który pod pachę też da rady i pokaże to, co trzeba. Czy po urodzeniu dziecka można nie wyrazić zgody na żadne szczepienia? Jakie są tego konsekwencje? Myślę, że to jest wykład w ogóle może na jakąś oddzielną pogadankę. Tak, można nie wyrazić zgody na szczepienia. Adnotuje się to wtedy w szpitalu. Adnotacje robi się też w POZ-cie. Jeżeli rodzic mimo zaproszeń ze szczepienia w ciągu pierwszego roku jest zgłaszany do sanepidu, i sanepid wtedy proponuje rodzicom, najpierw jest nie wiem ile, bo ja nigdy takiej procedury jakby nie śledziłam, ale najpierw są kilkukrotne zaproszenia tych rodziców, żeby jednak je zmobilizować do szczepienia, ale jeżeli nie, to są też kary finansowe, one są różne w zależności od sytuacji, prawnie się to też zmienia, ale taką konsekwencją chyba najgorszą to są te konsekwencje takie finansowe związane z nieszczepieniem dzieci. Natomiast też jestem zdania, że jeżeli rodzic przemyślał, wie, że nie chce szczepić dziecka z jakichś powodów, rozmowy z lekarzem nie przynoszą konsensusu, czyli jakby nie mogą wypracować porozumienia, no to rodzic musi też liczyć się z tym, że dosięgną go konsekwencje, bo mamy w Polsce taki system prawny, a nie inny. Maść pięciornikowa złożona. Czy można stosować u mnie mocno kryzysowej w okolicy pieruszkowej? Myślę, że nie u niemowląt. To jest taka stara szkoła. Z tego się już troszeczkę wycofano, bo miało to swoje działania niepożądane. Jeżeli jest taka bardzo, bardzo zaostrzona sytuacja, to czasami lekarze się na to jeszcze decydują, bo miało to swoje dobre działanie,
ale już coraz rzadziej i myślę, że są w tym momencie preparaty, które sprawiają, że nie dopuszczamy do sytuacji takiej zaostrzonej tych nadżerek związanych z, bo to raczej chodzi tutaj o odparzenia niż jakieś takie pieluszkowe zapalenie skóry. No ale to też zawsze myślę, że nie na własną rękę. Tylko powiedzieć, że ciekawi Panią ten temat, że może warto użyć, że może to by u Pani dziecka pomogło i jeżeli lekarz się zdecyduje na jakąś próbę i faktycznie, no to wtedy tak. To bardzo cenne, co Pani powiedziała, witaminę D3, zarastaniu ciemiączka. Ogólnie teraz położna bardzo zalecają od urodzenia i mam obawy, jak nie przesadzić, zanim nie zbadam poziomu przy jakimś pierwszym pobraniu krwi. Jaka jest taka w miarę bezpieczna dawka? Zakupiłam Vigantol, tam jest 20 tysięcy, ile kropelek, ale te 20 tysięcy jest w całej buteleczce. W jednej kropelce Vigantolu jest 500 jednostek międzynarodowych, czyli to, o czym powiedziałam, to jest bezpieczna, podstawowa dawka, którą można podawać dziecku po urodzeniu, nie martwiąc się, że jest to za dużo. Może być to za mało i wtedy można zawsze zwiększyć dawkę, jeżeli jest taka potrzeba, ale tą dawką, jedną kropelką Vigantolu absolutnie nie przesadzimy, a jest to naprawdę dobry, godny polecenia preparat bez recepty. To co, rozwijaliśmy chyba wszystkie pytania związane z tym tematem POZ-u i teraz taka troszeczkę odmienna kwestia, która jest mi też bardzo bliska i bardzo lubię ten temat. Powrót płodności po porodzie okiem na protechnologa. Ja zajmuję się ochronną medycyną prokreacyjną, czyli takim nadzorem nad zdrowiem prokreacyjnym kobiet i leczeniem niepłodności małżeńskiej. W zasadzie zaczęłam się tym zajmować, jak tylko skończyłam studia i staż podyplomowy, więc robię to całą swoją karierę lekarską i zobaczyłam, jak wiele sekretów, jak wiele tajemnic o zdrowiu kobiety, takim ogólnym, kryje się w jej cyklu, ile markerów, takich biomarkerów, których organizm używa do komunikowania się z tym światem zewnętrznym, jest możliwe do zaobserwowania i ile z tego można wyciągnąć wniosków. Te karty, które widzicie Państwo na slajdach, to są karty obserwacji według modelu Creightona. To jest model stosowany właśnie w naprotechnologii, najdokładniejszy moim zdaniem z możliwych, który pokazuje wszelkie prawidłowości i nieprawidłowości i służy do takiego najrzetelniejszej obserwacji cyklu. Nie wymaga wielkiej wiedzy, nie wymaga wielkiego takiego nadwyrężania swojego planu dnia, bo nie trzeba mierzyć temperatury o określonej porze, nie trzeba wstać o określonej porze, nie trzeba spać o określonej ilości godzin i być zawsze zdrowym. On po prostu żyje razem z Wami i pokazuje Wasz stan zdrowia taki codzienny. Na tej karcie po lewej stronie macie kilka pierwszych takich jakichś przykładowych cykli obserwacji, gdzie czerwone znaczki to jest miesiączka, zielone to jest ta suchość taka przed okresem płodnym. Te białe dzidziusie to jest właśnie okres płodny i później znowu zielone okres niepłodny. Oto pokazuje na przykład ten pierwszy cykl tutaj, prawda? I w trakcie karmienia piersią jak najbardziej takie obserwacje też można czynić różnymi metodami tak naprawdę. Jak któraś z Was wcześniej robiła sobie jakiś monitoring temperatury albo tylko metodę objawową, więc jakby tylko ten śluz, jakieś wydzieliny obserwowała, to można do tego wrócić i dla mnie wiedza o swojej naturze, o swoim cyklu jest w ogóle podstawową wiedzą, którą my kobiety powinniśmy o sobie mieć, bo to nam mówi tak naprawdę w jakim momencie zdrowia, w jakim momencie aktywności my jesteśmy i pozwala nam w pełni świadomie i w wolności przede wszystkim decydować o tym, jakie leki dostaniemy, jaki sposób postępowania lekarz wybierze dla naszego zdrowia prokreacyjnego. Mam mówić dzisiaj o powrocie płodności po porodzie, więc na pewno
Kobiety, które wcześniej mają doświadczenie już z obserwacją swojego ciała, z obserwacją swojego organizmu i swojego cyklu, będą miały po porodzie troszeczkę łatwiej, bo już wiedzą, czego mogą się spodziewać, jakie były te cykle, jakimi sygnałami ich organizm będzie się z nimi porozumiewał. Tak naprawdę ten powrót płodności po porodzie można streścić w jednym zdaniu. Wiem, że nic nie wiem, bo płodność może wrócić bardzo szybko, po 3 miesiącach, przy karmieniu piersią regularnym. Może wrócić po 2 latach od odstawienia karmienia piersią, takie sytuacje też się zdarzały. Może wrócić w każdym momencie i niekoniecznie wraca, niekoniecznie pierwszym sygnałem powrotu naszej płodności, czyli jakości owulacji i w ogóle występowania owulacji, jest miesiączka, bo bywa tak, że cykl zaczyna nam się okresem płodnym, czyli jajeczkowaniem. My nawet nie wiemy, że możemy zajść w ciążę, że nasz jajnik już ruszył, że jest aktywny. Współżyjemy z mężem, no bo karmimy piersią, karmimy regularnie, karmimy dużo i bach, mamy test ciążowy dodatni i nie wiemy, jak to jest możliwe. Mam wiele pacjentek, które właśnie po porodzie zainteresowały się obserwacją swojego cyklu. Cały ten czas w trakcie karmienia piersią może być obserwowany, może nam mówić dzień po dniu, czy ta płodność wraca, czy nie. Widzimy to i po temperaturze, i po obserwacji tych wydzielin właśnie pochwowych. Ta metoda, o której się mówi, tak zwane LAM, czyli regularne karmienie piersią, tylko piersią w dużych ilościach, powinno skutecznie poprzez podwyższoną prolaktynę zablokować owulację. Ale nie jest to metoda stuprocentowa i nie zawsze tak jest. Jest to bardzo, bardzo indywidualnie zmienne. Warto zacząć, jeżeli do tej pory tego nie robiłyście, to warto zacząć po porodzie, jak już połóg się skończy, obserwować swoje cykle, żeby było trudniej. Cykle mogą być zupełnie inne niż przed porodem. Wiele kobiet widzi, że cykle były danej długości, po porodzie nagle są innej długości, że miesiączka wyglądała w taki sposób, a teraz jest zupełnie inna, nie wiem, większa, mniejsza, ze skrzepami, bardziej bolesna, mniej bolesna. Więc oprócz tych zmian anatomicznych, które są w trakcie ciąży, mamy mnóstwo zmian hormonalnych i nie wszystko wraca, że tak powiem, w ten sam sposób i do tego samego miejsca, z którego wyszło przed zajściem w ciążę. Badaniami takimi jeszcze dokładniejszymi jest badanie ginekologiczne, gdzie lekarz podczas USG może stwierdzić, czy jajnik jest jeszcze w fazie takiej uśpionej, bo jest laktacja, czy może już zaczyna się przygotowywać do swojej pracy, do rozpoczęcia pracy. Ocenia się też macicę, grubość endometrium, czyli to wszystko, co podlega zmianom hormonalnym. Można mierzyć też hormony, ale to trzeba skonsultować zawsze z lekarzem, bo tu trzeba mieć troszeczkę więcej wiedzy i takiego doświadczenia, żeby móc coś powiedzieć. Ale myślę, że te domowe obserwacje w jakimkolwiek systemie dają bardzo dużo wiedzy o tym, kiedy ta płodność wraca i pozwalają nam wolności podjąć decyzję, kiedy my jesteśmy gotowi na podjęcie współżycia z taką otwartością też, tak, że na to, że życie może się pojawić. Coś chciałam jeszcze Państwu powiedzieć odnośnie... Niedawno na rynek weszła na przykład taka bransoletka do pomiaru temperatury. Ma wbudowany czujnik, jest cała takim atłasowym, takim satynowym materiałem obszyta, więc jest taka bardzo kobieca. I ona mierzy nam temperaturę w trakcie całej doby, czytuje się to później w komputer. Ten komputer wylicza nam statystyki i jest to metodą tą właśnie termiczną pomiaru temperatury robione i daje nam świetne wykresy, wiemy kiedy może być ten skok temperatury, który następuje po owulacji i kiedy nasz organizm rozpoczął ten swój cykl płodny. Jedną z metod takiego zabezpieczania się może, poczucia jakiegoś takiego bezpieczeństwa, choć myślę, że mylnego, jest stosowanie tabletek antykoncepcyjnych, które mogą brać kobiety w trakcie laktacji po połogu. To są tabletki tak zwane jednoskładnikowe, które mają w sobie, ich głównym składnikiem są tak zwane gestageny, czyli progesteron.
Progesteron jest hormonem drugiej fazy cyklu, czyli tej fazy poowulacyjnej. Wiele kobiet, jak o tym słyszy, to myśli sobie od razu o PMS-ie, czyli o tym napięciu przedmiesiączkowym, który pojawia się w miesiączku, bo wtedy właśnie do głosu dochodzi ten progesteron. I z mojego punktu widzenia, ja jakby nigdy nie stosowałam antykoncepcji u swoich pacjentek, nigdy nie było takiej potrzeby, ale pacjentki, które miałam, a które stosowały tą antykoncepcję taką jednoskładnikową, bardzo często spadało im libido, przybierały na masie, miały obniżony nastrój. Jeżeli w rodzinie są jakieś incydenty takie zakrzepowo-zatorowe, to w ogóle jest przeciwwskazanie do takich tabletek, więc lekarz ginekolog powinien bardzo dobrze zebrać wywiad z pacjentką, zanim się zdecyduje na takie tabletki. A w dzisiejszych czasach no jest to zagłuszenie jakiejś swojej natury, tego co organizm chce nam powiedzieć. Wszyscy gdzieś tam politycznie czy nie krzyczą o tą wolność, więc myślę, że warto mieć taką wiedzę na temat swojego organizmu, żeby móc decydować w wolności. I ten wykład na przykład tutaj, jak rozmawialiśmy o szczepieniach, o tych wizytach patronażowych, po to o tym mówimy, po to wy tego słuchacie, żeby mieć wiedzę, żeby nie decydować w lęku, w emocjach, bo to jest najgorszy doradca. Największym naszym wrogiem jest właśnie niewiedza. Im więcej my wiemy o sobie, o swoim zdrowiu, tym większą taką dyskusję na argumenty merytoryczną możemy wchodzić z lekarzem. On oczywiście swoje wie, ale to wy czujecie swój organizm, to wy jakby najbardziej wiecie, co jest dla was fizjologiczne, co jest patologiczne i czym, na co lekarz powinien zwrócić uwagę akurat w waszym indywidualnym przypadku. Więc z całego serca zachęcam do tego, żeby iść jednak tutaj w poznawanie siebie, w obserwację swojego cyklu, we współpracę z naturą, bo to dostałyśmy jako kobiety i to mamy prawo wykorzystywać do takiej swojej wiedzy, do uzyskiwania pełnego zdrowia, a nie gdzieś to zagłuszać tabletkami na przykład antykoncepcyjnymi. Ale to jakby tak też w wolności, wy dostajecie argumenty, wiecie za, wiecie przeciw, same decydujecie, rozmawiacie z lekarzami, miejcie zaufanie do tych lekarzy, którzy was prowadzą, bo to jest też bardzo ważne, żeby nie podważać gdzieś tam ich zdania, ich kompetencji. No tak w kwestii płodności po porodzie to mi się wydaje najważniejsze. Czy macie jakieś pytania? Jaki jest bezpieczny i możliwie najszybszy moment rozpoczęcia starań o kolejne dziecko? Chodzi mi o okres tuż po połogu. Czy metody planowania podczas karmienia, gdy nie mamy okresu, zdają egzamin? Tak, właśnie, zdają egzamin, dlatego tylko, że musimy poznać metodę i stosować ją według zasad. I wtedy procent skuteczności takiej metody sięga tego samego procentu, który chociażby prezerwatywa, czyli 96 z kawałeczkiem, 97%, bo umiemy obserwować, bo znamy zasady i podejmujemy decyzję o planowaniu rodziny zgodnie też z tymi zasadami w takiej wolności. Jaki czas jest najszybszy moment rozpoczęcia starania o kolejne dziecko? To jest zależne od tego, jak przebiegał poród, czy to był poród cesarskim cięciem, czy drogami siłami natury, bo tu są wtedy dwie różne sytuacje, które należy rozważyć. Po porodzie naturalnym tak naprawdę organizm sam decyduje, kiedy wraca płodność, kiedy macica jest obkurczona, jest w dobrej kondycji, kiedy jajniki czują, że już jest ten czas na powrót płodności i mogą dać dobrej jakości owulację. I jeżeli rodzina jest otwarta na to, żeby był dzidziuś po dzidziusiu, to tak naprawdę wraca cykl, wraca płodność i możecie się starać. Ja w swojej praktyce też leczenia niepłodności małżeńskiej mam takie pary, którym rodzi się pierwsze dziecko, oczywiście mama chce karmić je jak najdłużej, dziecko tego potrzebuje, ale cykl nie wraca. Są już zdecydowani na kolejne starania, na kolejnego dzidziusia, ale wtedy to karmienie, które trzyma nam cały czas narząd rodny w takiej pauzie, no nie pozwala rozpocząć starań o poczęcie, no bo jakby nie ma owulacji, a musi być owulacja i wtedy zostawiam to zawsze do decyzji
małżonków, czy są już gotowi na odstawienie od piersi, czy uważają, że to jest dobry sposób, czy jest dobry czas. No zawsze to się odbywa tak w takiej konsultacji, tak, obustronnej. Ja mówię, co ja mogę zrobić, co mogę zaproponować, ale zawsze zostawiam decyzję pacjentom. Natomiast po cięciu cesarskim sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Mówi się, że około roku powinna para odczekać, zanim będzie się starała o kolejne dziecko, niezależnie czy cykl wrócił, czy nie wrócił, ta płodność, czy już jest aktywna, bo jest blizna na macicy. I jeżeli dojdzie na przykład do poczęcia w 3 miesiące po cięciu cesarskim, no to jest bardzo duże zagrożenie dla tego kolejnego dzidziusia, że w miarę wzrostu macicy ta blizna jeszcze nie zagojona do końca może się rozejść, może pęknąć, a tutaj no, czy wy, czy wasze dziecko, czy to dziecko w łonie jest takim samym pacjentem i przedstawia taką samą wartość i wymaga takiej samej ochrony, więc tutaj ten rozsądek jest bardzo mile widziany i rozmowa też, takie planowanie z tym lekarzem, który może przyjmował poród, który się wami opiekuje. To chyba wszystko. Skończę takim pięknym cytatem, że troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. To będą wasze dzieci, pierwsze, drugie, trzecie, wymagają takiego samego szacunku jak te poprzednie, będą skupiały całą waszą uwagę, więc miejcie wiedzę, miejcie argumenty, miejcie intuicję, pamiętajcie, że rodzic swoje dziecko zna najlepiej na świecie, żaden lekarz nie zna go tak dobrze jak wy i nie bójcie się otwartej takiej rozmowy na argumenty, nie bójcie się niezgadzania, nie bójcie się drążenia, bo to jest wasze dziecko, wasze decyzje i wasza odpowiedzialność i wasza troska. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie, za uwagę.